Hejo, witam was bardzo serdecznie na kanale Choliebka, a dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem na moim kanale, a dzisiaj to są zadania. Ogólnie miała być aktualizacja, ale zdecydowanie, że jest po prostu nudna, bo są nowe fryzy i w sumie nic więcej. To jeszcze doszły nam właśnie zadania z nowym wyścigiem. Nie wiem, jak to się wymawia, przepraszam. Ojej, mam nadzieję, że nie jest za głośno, naprawdę. A przy mam z tym problem, czy jest za głośno, czy nie jest za głośno. Mówmy na nich po prostu bobki, bo inaczej nie ten. Ogólnie, oprócz tego, że są właśnie nowe fryzy, nowe maści ich, to jest jeszcze ten wyścig, który właśnie wstaję wam nie jako aktualizacja, ale jako zadania. Także wow. I to w ogóle... To jest naprawdę duża zmiana na SSO. Żadny Wildwood, żadne Dungeons & Shines, żadna jazda duszy. Nie. Wyobrażacie sobie, że początkujący gracze zamiast dwóch wyścigów będą mieli trzy? No, to wydarzenie zmienia moje życie o 360 stopni. Naprawdę. No, Lecimy. Jak widzicie, jeszcze ważnym faktem jest to, że się skończyła zima. No. Ale ja jeszcze czuję świąteczny klimat, to widać po moim słodkim nosku. Okej. Daj mi się kliknąć. No. Halo. Cześć, przyjaźnisz się z bobkami? Naprawdę przydałoby mi się pomoc. Okej. Jestem Stacy. O, ładna jest. Jestem Stacy i dopiero przyprowadziłam się do Morland. Kiedyś byłam w jednym klubie z dzieckiem z kuzynką Loretty Elizą. Dlatego teraz Loretta i ten zaprosiły mnie do bobków. Ale mam szczęście, że trafił mi się nowy klub, w którym mogę trenować. Jednak jeśli mam być szczera, tutejsze treningi są trochę niewystarczające. Szlaki przełajowe są świetne, ale naprawdę wyjątkowy klub cechuje dyscyplina. Potrzebujemy odpowiedniego harmonogramu i właściwych ćwiczeń, by przygotować konia i jeźdźców do zawodów każdego rodzaju. Loretta pozwoliła mi poprowadzić treningi skoku przez przeszkodę na tutejszym wybiegu. Tak się stajemy najlepsi, pomagając sobie nawzajem. Przy odrobinie ćwiczeń bobki będą naprawdę mocnymi zawodniczkami. A skoro masz kłódkę naszego klubu, jesteś jedną z nas, niechętnie bym z tobą potrenowała. Ale najpierw potrzebuję więcej pachołków, żeby przygotować torę. Widziałaś jakieś? Jeśli je znajdziesz, przywieź je tutaj, żebyśmy mogły rozpocząć moje pierwsze zajęcia. O, będzie ciekawie. Jak zbieranie czegoś będzie nudne, a raczej nie będzie, bo mam dla was kilka rzeczy do przekazania. Mianowicie dla tych, co się nie orientują, co się dzieje na świecie, to w sobotę serial Mistfall. Także możecie tam na niego czekać, bo może być... Ojej. Może być... Może... Aha. Ojej. Może być ciekawie, naprawdę. A z racji, że ja jestem osobą, która kocha robić teorie i w ogóle interesuje się bardzo takimi rzeczami, dla mnie to jest w ogóle duży przełom. Także super. Okej, ile jeszcze tych pachołków? No najwyżej wam to powycinam, ale jak mówię, kilka informacji trzeba przekazać. Odnośnie kanału leciał harmonogram. W sumie on jest od początku, ale jakoś chyba nikt nie zwraca na niego specjalnej uwagi. Jest on w opisie filmu, jak i w opisie każdego filmu, tego nowszego. Nie wiem po co jej te pachołki, ale okej, to już chyba wszystko. Ale fajnie taki skokowy ten. Brakowało tego w Morland. O Boże, przepraszam, mam taką chrypkę straszną, ale tu dopiero to wstałam. Dziękuję, tyle pachołków powinno wystarczyć. To bardzo proste ćwiczenie. Chcę zobaczyć, czy sobie z nim poradzisz, bo jeszcze nie widziałam, jak jeździsz. Ruszaj i przekonajmy się, czy jesteś gotowa na bardziej zaawansowane treningi. Okej. Wow! Takie pachołkowe, takie dziwne. W ogóle jakaś muza. Wow. DJ Kai.
To już? To już wszystko? Poważnie? Ale dobra, w sumie to jest dla tych początkujących graczy głównie, także nie ma co narzekać. Nieźle, moje obawy były w ogóle nieuzasadnione. Poszło ci świetnie. Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnych zajęciach, to oczywiście zapraszam. Okej, spoko. To jeszcze raz. Malowanie drągów na różowo. Chciałabym umożliwić trenowanie na bardziej wymagającym torze z przeszkodami, ale mam pewien problem. Gdy przygotowywałam przeszkody do kolejnego treningu, skończyły mi się różowe drągi. Na szczęście Jenna pożyczyła mi kilka, ale zielonych. Wygląda jednak na to, że tego odcienia zieleni używają największe rywalki naszego klubu, czyli Bulldogs. Tak być nie może. Jak powiedziała Loretta, bo bobki ubierają się na różowo i używają różowego, nie tylko w zielony. Czyli trzeba przemalować drągi na różowo, nie? Łap się za pędziel. Im szybciej skończymy, tym szybciej zaczniemy lekcję. Ale powiem wam, że te zadania dla początkujących właśnie graczy w sumie mogą być fajne. O, właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ten, kto był u Atakamie na live wczoraj, czyli we wtorek, pewnie zauważył takiego bardzo interesującego donata, co ja mam pomalować. Aha, dobra. Zauważył bardzo ciekawego. O, to jest siodło, co ja będę siodłem malować. Bardzo ciekawego donata. Mianowicie jedna dziewczyna napisała, że Starostable na minutę publikowało film na swoim kanale, gdzie właśnie jakby nowej gry swojej, a la Starsza Negacji, tylko że gramy Katią i poznajemy jej historię. Nie wiem, czy to jest prawda, szczerze. Mam nadzieję, że tak, bo to by było serio bardzo ciekawe i bardzo fajne. No, ja uważam, że to jest świetny pomysł, ale jak mówiła potem, to po minucie zniknęło. Po prostu puf, zniknęło, tak? Oni to dali tylko na chwilę. Nie wiem, czy to jest prawda, mam nadzieję, że to jest prawda. Coś tam właśnie twórcy mówili na Stable Entertainment. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłam, przepraszam jak źle. Chyba źle na ich stronie, na którą możecie wejść, sobie enter page. Coś tam enter, coś. Ja tego nie umiem wymawiać. To jest wyższy level dla mnie. To tam właśnie mówiło, że poznamy jej suflaku od innej strony i poznamy jej historię. Także to serio może mieć jakiś związek z nową grą, którą dla nas szykują. Dobrze. Halo, halo. Albo jakieś zadania po prostu, no wiecie. Drągi mają teraz idealny odcinek dużo bobków. Skoro Roletta nie będzie już miała nic przeciwko, mogę zająć się torem. Farba jeszcze nie wyschła, więc Gol Melody będzie potrzebować twojej pomocy przy skokach. Chyba, że chcesz, by maść twojego konia pasowała do barw klubu. Okej, lecimy. Okej. Gotowa na drugą lekcję? Ten tor jest trochę bardziej złożony niż poprzedni, ale to wciąż podstawy. Oczywiście nawet doświadczeni jeźdźcy czasami muszą przypomnieć sobie rzeczy elementarne. Wiesz, że najlepsi zawodnicy rzadko ćwiczą z przeszkodami, tak wysokimi jak na zawodach. Używanie niższych przeszkód, takich jak kozły czy koperty, mniej obciążają konia, zmniejszając ryzyko kontuzji i pozwalając na dłuższe treningi. Próbuj ten tor, Petra, dasz radę. W ogóle mi się tutaj liczy tylko, że dostaje level, bo jak się już ma 20 level, to uzbieranie jakiegokolwiek poziomu jest trudne bardzo. Ale tak bardzo. Będziemy skakać na ukos, bo tak będzie szybciej, jeszcze konno. Dobrze. Ojej. No, czemu nie mogę na nią cisnąć, ludzie? No właśnie, odsuńcie się troszkę. O, to ja się odsunę dla nich. No, ale niech one się odsuną dla mnie. O, no tak. Nieźle się spisałaś, dobre ułożenie ciała, tak? Myślę, że niedługo będziesz gotowa na to zawodowy. Dobrze. Jak na razie idzie wam świetnie, jeśli ty i Gold Melody jesteście gotowi, chciałabym wam pokazać coś trudniejszego. Prawdziwy tor z przeszkodami, które możesz spotkać na zawodach. Gotowa? No to zacznijmy.
Czyli to są nawet trzy wyścigi, wow, jak na ujeżdżalni. Ale ładne przeszkody zdobili. Fajnie, że oni tak z tymi przeszkodami, wiecie, kombinują, a nie wszystkie takie same. W ogóle chciałabym się tak was zapytać, nie wiem, czy ktokolwiek mi odpowie, ale w komentarzach możecie pisać. Jaki jest wasz ulubiony klub na SSO? Znaczy, nie chodzi mi o ten taki, wiecie, graczowy, tylko właśnie Bulldogsy, Bobki, są jeszcze jakieś w ogóle? Ja bardzo lubię Bulldogsy, są bardzo sympatyczne. No i co z tego, że... Aha. No i co z tego, że jestem w Bobkach. Ja jakoś niespecjalnie, ale wiecie. Bulldogsy są moim zdaniem bardzo sympatyczne i w ogóle. Halo. Ludzie święci. Ty i Goldbelody spisaliście się jak zawodowcy. Ten tor jest dość prosty w porównaniu z tym, co spotkasz na prawdziwych zawodach. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności, musisz poszukać innego miejsca na lewiku. Ponoć Arena jest dziecko już osobnej polany, ma bardzo wymagające tory. Oczywiście mam nadzieję, że wciąż będziesz decydować razem z Bobkami. Byłaś moją ulubioną uczennicą. Nie mów tego Lolacie, ale ty i Goldbelody moglibyście ją nauczyć kilku sztuczek. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jak mówiłam, wklejam to do zadań, nie do aktualizacji, bo sobie wtedy już obejrzę sama. Także ja się z wami żegnam i popatki, wyczekujcie serialu 16 stycznia Mistral. Także pa, pa!